Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku z cyklu Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Generations Online. To już jest 98 odcinek. Ja, jak wiecie, kończę na setce. A tymczasem zajmijmy się tą drużyną, którą sobie wybrałem. Właściwie ktoś mi polecił z was, czyli artyści. Nie za bardzo wiedziałem, kogo wsadzić do tej drużyny, więc oczywiście wpadł mi na pomysł Sai i Deidara. Ale chciałem kogoś jeszcze jednego, więc no szukałem, myślałem. No i nie wymyśliłem, więc będzie Sai i po prostu Deidara. Dwójka, da się tak zrobić, że można wziąć jednego supporta. Zobaczymy, czy uda mi się wykorzystać jakby to, że tego supporta będzie można, podejrzewam, używać dwa razy częściej. Weźmiemy sobie jakąś większą mapkę, gdyż Saiem najlepiej się właśnie troszeczkę na większej mapce, tak przynajmniej mi się wydaje. No i walczymy z Sage Mode Naruto, Sasuke oraz Kakashi, więc może być ciężko. Chociaż Sage Mode Naruto, ja nie lubię tej postaci za bardzo w tej grze. Jakoś taka jest bardzo ciężka, toporna. Nie fajnie mi się nią gra. Ale już kurde widzę pierwszy atak z jego strony, po jego myśli poszedł. Ale ja szybko drewno użyłem i jutsu. Lubię puszczać Saiem te jego ptaki. Mam cię, Sa Naruto. Myślałem, że to jest Sasuke. Nie wiem czemu. Ja bardzo lubię puszczać te ptaki tego tego Saia, czyli to ulepszone jakby jutsu. Czy użyć giga znowu? Bardzo fajne, to jest takie leci długo i ciężko się po prostu tego bronić. Wow, Sasuke nie! Nie, Rasen Shuriken! Jest! Wow! Złapałem go, wow, w ostatniej chwili, ale bym dostał Rasen Shuriken na brzuch, jakby troszeczkę Sai później złapał tego Naruto. Fartem, naprawdę fartem nie otrzymałem tego. A, myślał Naruto, że doleci do niego to Chod Giga, czy jak to się to nazywa, ale nie doleciało. O, leci! A, tuż przed nosem mi się zatrzymał. Chodź do mnie, Naruto Shippuden. O nie! Fuck. Dwa Rasengany na brzuch, to musiało boleć. Patrzcie. Sztuka dla sztuki. No znowu Rasengan! Sai rysuje sobie swoje zaczarowanym ołówkiem postacie. Deidara sobie z gliny lepi. Każdy... O! Ugłuszył się! Chodź tutaj do mnie! Fuck! Nie! A, nie zjadą te numery. Deidara, leć! Lubię takie podwójne, ale fajnie to wygląda. Podwójne takie, wiecie, taką podwójną sztukę, że tak można to powiedzieć, czyli moje jakby bestyjki kontra i oraz bestyjki Deidary. Co tu się dzieje w ogóle? Nie wiem, gdzie kto jest. Dlatego nie lubię walczyć właśnie tym Naruto i z tym Naruto, bo... O i znowu Rasengan na brzuch, no kurde. Nieźle spamik. Dlatego nie lubię grać z Naruto, bo no nigdy nie wiem, która postać jest moja. Mylą mi się te Naruta z tymi Bunshinami. Znowu Rasengan na brzuch, no ja się daję tak łapać łatwo. Niedobrze. O, chciał złapać w Rasen Shurikana i się przeliczył. Co ty, ja się już drugi raz nie nabiorę na takie sztuczki. O, nie ma drewna, dobra, podbijamy do niego szybko. Leć ptaku, o, ale piękne kombo artystyczne. Uwolnimy się Saiem, nie, złapiemy go w ulti. Tak! Jest, udało mi się, ale piękne. I ostateczne cięcie. Piękne to było. Jak widzicie, drużyna lalkarzy, znaczy two, jakich lalkarzy, artystów, dała sobie świetnie radę. Sai i Deidara wystarczą, żeby zawojować cały świat sztuką. Dla Saia sztuką jest malowanie, dla Deidary sztuką jest eksplozja. Także subskrybujcie, komentujcie dla Saia i dla Deidary. Wbijajcie też na Facebooka. No i na razie, do następnego odcinka. Cześć!